No tak, za wioską, jak ona się nazywała, Twarogi. Tak. I tu przy wjeździe do kolejnej o nazwie Kamionna można w małym lasku sosnowym i brzozowym znaleźć takie ostoje ciszy. Z czystą wodą. Nieco zdewastowany pomost. Z ławką na końcu. Tak, woda krystalicznie czysta, a w niej mnóstwo małych rybek. O, może gdzie widać je. No, pięknie. Tu i chwilę. Cały rój. Tak, ale nie wiem, czy uda mi się sfilmować. No, w każdym razie woda jest czysta i pachnąca. Porośnięta już nieco dziką roślinnością. Ale... nie przeszkadza to rybakom czy też wędkarzom. Pływającym na pontonie. A to właśnie zdewastowany pomost. A na samym końcu jego mała ławeczka. No bo ktoś miał fajny pomysł z tą ławką. Przy wiosce Kamionna i trasie numer 63 prowadzącej z Łochowa do Węgrowa. Tu ponoć miał być kiedyś ośrodek wypoczynkowy, tak? A to się jakoś nazywa to jezioro? Nie. Bez nazwy. Ale za to leży przy ulicy w samej środku lasu. Ulica Piaszczysta i nazywa się... jak? Pogorze? Węgorzowe. Nie, Zgorzele czy coś takiego. A widok wokół przepiękny, jaka piękna chmura w błękitnym niebie sierpniowym. No ciekawe miejsce rzeczywiście. Słychać było rzucającą się rybę o taflę wody. Wyraźny plusk. Może go będzie też i słychać na filmie, kto wie. Ładny lasek brzozowy i świerkowy. No to z tyłu za mną jeszcze raz. Miejsce do gryla. Trochę już podniszczałe, ale jeszcze całkiem. I tak jak wszędzie w takich miejscach widać wyryte w drewnianym blacie różne napisy. Ale tym razem nie ma wulgarnych. Tu byłem, miód i wino piłem. To prawdopodobnie był kominek, bo takie przyczerniałe miejsce nawet na pewno, bo widać po kształcie. Wiesz? A tuż obok miejsce na ognisko.
i głową. Teraz się ruszmy w powietrze. No tak, to właśnie przepiękny okaz miejscowej fauny. Tak. Przymrużyła jedno oko. Puściła do mnie oczko. No to jeszcze inne miejsce przy tym samym rozlewisku. No, tu widać wyraźnie, jak czysta, nie? Woda. Piaszczyste dno. Tak, a tu po pniu widać, o te, pracę bobra. Jak sobie ostrzył zęby. Z czystą wodą. Nieco zdewastowany pomost. Z ławką na końcu. Tak, woda krystalicznie czysta, a w niej mnóstwo małych rybek. O, może gdzie widać je. No, pięknie. Tu i chwilę. Cały rój. Też wędkarzom. Pływającym na pontonie. A to właśnie zdewastowany pomost.
a na samym końcu jego mała ławeczka. No bo ktoś miał fajny pomysł z tą ławką. No tak, za wioską, jak ona się nazywała, Twarogi. Tak. I tu przy wjeździe do kolejnej o nazwie Kamionna można w małym lasku sosnowym i brzozowym znaleźć takie ostoje ciszy. Ale nie wiem, czy uda mi się sfilmować. No w każdym razie woda jest czysta i pachnąca. Porośnięta już nieco dziką roślinnością. Ale nie przeszkadza to rybakom.